Witamy Państwa serdecznie ponownie z Bielska Białej. Po krótkiej technicznej przerwie spowodowanej awarią internetu zakończyło się spotkanie w grupie pierwszej i drugie spotkanie. BSF Bochnia niespodziewanie przegrał z Berlantem Koprachcice 1-3. Przed nami pierwszy mecz w grupie drugiej. Jata Rustka kontra Klirek z Chorzów. Cały czas czekamy jeszcze na zestawienie Jantaru. Klirek z Chorzów wystąpi w tym spotkaniu w następującym składzie. Numer 25 to Patryk Puzio, numer 4 Robert Gorol, numer 6 Kamil Ogiński, numer 7 Krzysztof Kowalski, numer 9 Jakub Rodasik, numer 5 Radosław Sokół, numer 8 Adam Banaś, numer 10 Bartłomiej Przybylski, numer 11 Szymon Pasieka, numer 14 Jakub Pasieka, numer 18 Łukasz Bidelski, numer 19 Dawid Pękala. Opiekunem ekipy z Chorzowa jest Jakub Lubas. W czarno-białych strojach zawodnicy Klireksu, biało-niebieskich i czerwonych spodenkach gracze Jantaru Ustka. Piłka z boku dla Jantaru. Dogranie na lewe skrzydło do gracza z numerem 8. Prosty punt w przyjęciu piłki. Futsalówka dla Klireksu. Podanie na prawą stronę. Jest tutaj Ogiński. Ogiński. Cofał piłkę na własną połowę Ogiński. Dobry powrót gracza Klireksu, który nie pozwolił rozwinąć skrzydeł gracza Jantaru. Ogiński wchodzi w pole karne. Do niego kierowane to podanie Rodasika. Piłka jednak nie dotarła do adresata. Rodasik szybko odzyskał futsalówkę. Ogiński zagrał do tyłu do Gorola. Gorol. Ogiński aktywny na początku tego spotkania. Pierwszy strzał na bramkę. Dobra jednak interwencja golkipera Jantaru Ustka. Gracze Jantaru Ustka regularnie zaczynają występować w finałach młodzieżowych mistrzostw Polski. Gracze z północy mogliśmy przed dwoma tygodniami oglądać na młodzieżowych mistrzostwach Polski do lat 16 w Mikołowie. Okazja, strzał na bramkę zablokowany. Jeszcze była tam próba dobitki, jednak i z dobitką poradzili sobie chorzowianie. Stały fragment gry dla ekipy z północy. Dobra interwencja Patryka Puzio, który ma już na swoim koncie występy w futsal Ekstraklasie. Na co dzień drugi golkiper Klireksu Chorzów. Ruszają chorzowianie, przedzierał się lewą flanką. Jakub Rodasik został jednak powstrzymany. Kolejny stały fragment gry dla ekipy z Górnego Śląska. Granie na lewe skrzydło. Gorol starał się uderzyć na bramkę. Teraz okazja dla Jantaru. Puzio wychodzi z bramki. Zażegnuje niebezpieczeństwo. Bardzo dobra interwencja bramkarza Klireksu na przedpolu. Piłka z boku dla Jantaru Ustka. Jak rozegrają ten stały fragment gry zawodnicy z północy, dogranie przed te pole karne i strzał na bramkę, teraz Puzio i gol! 1-0 dla Jantaru Ustka. Ładna zespołowa akcja zespołu z północy. A na listę strzelców wpisał się zawodnik z numerem 6, Maciej Tomas. Otwiera wynik tego pojedynku. 1-0 od drugiej minuty. Jantar Ustka prowadzi z Klireksem Chorzów. Teraz jak odpowie Klireks? Dobra interwencja w defensywie. Przedzierał się Rodasik. Został jednak powstrzymany. Szybko przypomnę skład Jantaru Ustka. Numer 1 w ramce to Wojciech Przychoda. Numer 5 Michał Zborowski. Numer 6 Maciej Tomas. Numer 8 Mateusz Żebrowski. Numer 10 Karol Czubak. Numer 3 Bartłomiej Brzostowicz. Numer 4 Maciej Dawid. Numer 7 Sebastian Wasiek. Numer 9 Kacper Dawid. Opiekunem ekipy z Ustki jest Janusz Rzeszutko. Przy piłce z numerem 10 Czubak, powstrzymany przez dwójkę graczy Klireksu. Dobry jednak odbiór w środkowej strefie Zborowskiego. Kolejny aut dla ekipy z Ustki.
Trzecia minuta tego spotkania. Jantar prowadzi z Clearexem 1-0. Kolejna okaza dla Jantaru. Nie ma gola. Minimalnie pomylił się w tej sytuacji Karol Czubak. Do pełni szczęścia zabrakło naprawdę niewiele. Clearex po bardzo dobrym początku teraz jakby spuścił z tonu. Okazja! Praktycznie oko w oko stanął z przychodą Krzysztof Kowalski. Posłał jednak futsalówkę płasko obok prawego słupka. Okazja dla Jantaru. Czy tutaj był zahaczany gracz Jantaru? Wygląda na to, że tak. Jeszcze żółtą kartką ukarany Kamil Ogiński. Czy faul miał miejsce przed polem karnym? Wszystko wygląda na to, że tak. Dwa przewinienia na koncie Clearexu. Wykonawcą tego stałego fragmentu gry będzie Michał Zborowski. Czy zdecyduje się bezpośrednio uderzyć? Zborowski! Dobra interwencja Patryka Puzio. Podanie do Brzostowicza. Brzostowicz wycofuje piłkę do bramkarza, do przychody. Przychoda. Trasę piętką zgrywał piłkę w pole karne Tomasz. Futsalówka jednak wylądowała z powrotem w rękach przychody. Teraz łatwa strata. Rusza Rodasik. Rodasik! Nie ma gola. Dobrze, spisał się między słupkami przychoda. Ogiński dogrywa piłkę przed pole karne. Skiksował jednak Robert Gorol. Brzostowicz zagrał na prawą stronę do Dawida. Brzostowicz przyjmują piłkę zawodnicy Clearexu, jednak na krótko. Okazja dla Ustki. Dawid! Maciej Dawid! To granie piłki na prawe skrzydło, tam strzał z ostrego kąta. Upolewał jednak jedynie boczną siatkę. Gracz z numerem 7 to Sebastian Wasiuk. Coraz groźniejsze są te kontrataki Jantaru. Rusza Clearex. Kowalski zagrał na lewą flankę. Strzał z dystansu, jeszcze dobitka i broni to uderzenie z najbliższej odległości Wojciech Przychoda. Pewnie czuje się w tym spotkaniu między słupkami golkiper Jantaru Ustka. Kowalski nie przedarł się prawą stroną. Rodasik czekał na jego podanie. Kowalski. Gorol. Rodasik powstrzymany na prawej flance. Auto dla Clearexu. Piąta minuta tego spotkania. Jantar nadal prowadzi z Clearexem 1-0. Grana piłka w pole karne. Tam jednak czujni defensorzy Jantaru wybijają futsalówkę z własnego pola karnego. Widelski zagrał do tyłu, do Pękali. Piłka wyszła poza parkiet. Aut dla Jantaru. Danie do tyłu. Kacper Dawid podaje do Brzostowicza. Walczy aut dla swojego zespołu. Brzostowicz,
Kacper Dawid. Brzostowicz musiał wybijać piłkę. Przychoda. Czym dalej od własnej bramki. Nie zdążył do futsalówki Maciej Dawid. Rusza Pasieka. Został jednak powstrzymany w środkowej strefie. Piłka dla Jantaru. Brzostowicz. Czyli piłka gracza Klireksu. Pasieka uderzył z dystansu, jednak piłka poszybowała dobre kilka metrów obok prawego słupka Świątyni Przychody. Szósta minuta tego spotkania. Klireks przegrywa z Jantarem 0-1. Maciej Dawid został powstrzymany na prawej flance przez Łukasza Widelskiego. To gra na przedpole karne. Tutaj jednak w porę wyjaśnił sytuację Bartłomiej Przybylski. Zamarkował teraz uderzenie Kacper Dawid. Pressing stosują zawodnicy Jantaru. Okazja dla Jantaru do grania w pole karne piłki. Nie było tam jednak nikogo, kto mógł wykoczyć tej akcji strzałem. Defensorzy Klireksu ubiegli w tej sytuacji Kacpra Dawida. Kolejna okazja dla Jantaru. Puzio na pograniczu faulu wybijał tym razem piłkę. Sędziowie jednak uznali, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. Zaczynają gubić się w rozgrywaniu piłki i to pod własnym polem karnym gracze Klireksu. Ten wysoki pressing Jantaru zdaje efekt. Teraz okazja, ładna ruleta w wykonaniu gracza Klireksu. Był nim Bartłomiej Przybylski. Akcja zakończona strzałem. Dobra jednak interwencja Przychody. Przecierał się lewą stroną Pękala. Został jednak powstrzymany. Jeszcze out dla Klireksu. Teraz łatwa strata. Okazja dla Jantaru. Czy będzie druga bramka? Dobrze interweniuje, jednak jeszcze dobitka, jeszcze w posiadaniu piłki graczy Jantaru. Strzał z dystansu w wykonaniu Bartłomieja Brzostowicza. Piłka jednak poszybowała obok spojenia słupka z poprzeczką. Świetna interwencja po tym strzale Karola Czubaka, Patryka Puzio. Klireks rozgrywa piłkę na własnej połowie. Nie jest to jednak łatwe. Wysoki pressing Jantaru. Teraz starał się odegrać piłkę przed pole karne Pękała. Niewiele jednak z tego wyszło. Aut dla Klireksu. Daleko wycofana futsalówka na własną połowę. Przybylski. Pasieka źle podaje piłkę do Pękali. Teraz to gracze Klireksu przeszli do wysokiego pressingu. To się opłaciło. Szybko odzyskali futsalówkę. Zmiany w drużynie Jakuba Lubasa. Pierwsza czwórka zameldowała się na parkiecie. Gorol, Ogiński, Kowalski, Rodasik. Gorol. Gorol przedziera się lewą stroną. Gorol. Gorol powstrzymany przez Zborowskiego. Z własnej bramki rozpoczyna grę Wojciech Przychoda. Przejmuje piłkę Klireks, jednak na krótko. Ruszył Maciej Dawid. Maciej Dawid przedziera się lewą stroną. Okazja dla Jantaru. Jeszcze piłkę z powietrza i gol! 2-0 dla ekipy z północy. Wydawało się, że Puzio broni to uderzenie. Jednak udało się wepchnąć piłkę do siatki z najbliższej odległości. Gdzieś tam był Maciej Tomas, to chyba on wpakował piłkę do siatki. Jantar prowadzi z Klireksem już 2-0. Od razu o czas poprosił szkoleniowiec Klireksu Jakub Lubas. Musi naprawić coś w grze swojego zespołu. Jantar bardzo często dochodzi w tym meczu do sytuacji strzeleckich. Coraz groźniej robi się pod bramką Patryka Puzio.
Do zakończenia pierwszej części tego meczu pozostało nieco ponad 4 minuty. Jak odpowie Klirex? Kowalski ma trochę miejsca, zagrał na lewą stronę, jednak kapitalnie wrócił do defensywy Maciej Tomas. Aut dla Klireksu na połowie Antaru. Powstrzymany na prawej flance Kowalski. Kowalski, bliskie straty. Auta dla Chorzowian. Tak orzekli arbitrzy. Kadogra na środek. Jednak łatwa strata Klireksu. Teraz bliski odzyskania futsalówki był Ogiński. Prodasik, spore zamieszanie w polu karnym. Tam jednak piłka wylądowała ostatecznie w rękach Przychody. Jeszcze faulowany był gracz Jantaru. Trzecie przewinienie na koncie Klireksu. Każdy następny faul będzie oznaczał przedłużony rzut karny dla Jantaru. Muszą mieć się na baczności podopieczni Jakuba Lubasa. Teraz okazja do kontrataku dla Jantaru. Czubak podaje na prawą stronę i nie zdołał wykończyć tej akcji strzałem Czubak. Ale zakończyło się tym razem na strachu. Ogiński zagrywa na prawą stronę. Gorol faulowany w środkowej strefie przez Macieja Tomasa. Jest pełna 4 minuty do zakończenia pierwszej części tego meczu. Klirex przegrywa z Jantarem Ustka 0-2. Kowalski przedzierał się środkiem, zostaje tak powstrzymany. Rusza Maciej Dawid. On również stracił piłkę, szybko odzyskują jednak zawodnicy Jantaru. Zborowski. Maciej Dawid strzela! Ponad bramką poszybowała futsalówka. Rodasik zbyt długo utrzymywał się przy piłce i w końcu ją stracił. Ogiński podał do Kowalskiego. Kowalski, spore zamieszanie. Dobra jednak interwencja w defensywie Macieja Dawida, który wybił piłkę na rzut rożny. Czekał tam na jego błąd Jakub Rodasik. Korner dla Klireksu. Znowu udało się wyekspediować piłkę spod własnej bramki podopiecznym Janusza Rzeszutki. Teraz okazja do kontrataku. Przegrał ten pojedynek z bramkarzem Karol Czubak. Wywalczył jednak korner dla swojego zespołu. Próba do grania piłki w pole karne. Dobrze jednak tam ustawieni defensorzy Klireksu nie pozwolili na zbyt wiele graczom Jantaru. Rozpędza się lewą stroną Brzostowicz. Został jednak powstrzymany. Akcja Rodasika. Rodasik zagrywa do Kowalskiego, który pomylił się w tej stuprocentowej sytuacji. Jeżeli nie będą wykorzystywać się takich okazji Chorzowianie, to rozpoczną swój udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski do lat 18. Oto straty punktów. Rusza Jantar. Dograna w pole karne. Starał się tam czubkiem buta drasnąć piłkę Czubak. Piłka jednak wyszła na aut. Stały fragment gry dla Klireksu. Jest pełna 120 sekund do zakończenia pierwszej połowy tego meczu.
Walka o piłkę w środkowej strefie. Dobry powrót Kacpra Dawida. Brustowicz. Celówka dla Klireksu. Trwa walka o każdy metr parkietu. Tutaj nikt nie odkłada nogi. Futsalówka dla ekipy z północy. Ten fragment gry na wysokości pola karnego Klireksu i znowu Czubak stanął oko w oko z Puzio. Jak odpowie Klireks? Przybylski stracił piłkę, szybko ją jednak odzyskał. Strzał z dystansu. Szczęścia próbował Dawid Pękala. Piłka jednak minęła po tym jego płaskim uderzeniu. Lewy słupek bramki przychody. Czubak znowu w pojedynku z Puzio. Czubak! 3-0! Bramka do szatni zdobyta przez Janta Rustka. Nieco ponad 60 sekund do zakończenia pierwszej części tego meczu. Nieco podłamani stratą tego trzeciego gola są podopieczni Jakuba Lubasa. Trudno im będzie odrobić się w tym meczu trzybramkową stratę, jednak dopóki piłka w grze, w futsalu wszystko jest możliwe. Trzeba jednak jak najszybciej znaleźć sposób, receptę na pokonanie Wojciecha Przychody. Ten z każdą kolejną udaną interwencją będzie pewniejszy siebie. A ma już na swoim koncie kilka spektakularnych interwencji w tym spotkaniu. Golkiper Janta Rustka. Gdyby ta piłka trochę inaczej odbiła się od jednego z graczy Jantaru, to na listę strzelców wpisałby się Bartłomiej Przybylski. Zabrakło niewiele. Przybylski będzie wykonawcą tego stałego fragmentu gry. Strzał z dystansu zablokowany. Tym razem Pasieka starał się zaskoczyć Przychodę. Pasieka. Przybylski! Sam środek bramki posłał futsalówkę gracz Klireksu. Wasiuk uderzył z ostrego kąta. Piłka jednak poszybowała obok bramki. Nieco ponad 20 sekund do końca pierwszej odsłony tego pojedynku. Jeszcze kolejną akcję ofensywną buduje Klireks. Pękala ma trochę miejsca. Pękala indywidualnie zagrywa na prawą stronę. Okazja! Gol! Ładna, miła dla oka akcja Klireksu, kompletnie rozmontowana defensywa Janta Rustka. Jeżeli udało dobrze mi się dojrzeć, to Łukasz Bidelski, przepraszam, wpisał się na listę strzelców. Jeżeli tak akcje będą przeprowadzać się w tym meczu podopieczni Jakuba Lubasa, to tutaj jeszcze wiele może się zmienić. Słyszymy syrenę, która kończy pierwszą część tego spotkania. Janta Rustka po 12 minutach gry prowadzi z Klireksem Chorzów 3-1. Jednak tutaj, w drugiej połowie, jeszcze wszystko może się wydarzyć.
Przed nami druga część spotkania pomiędzy Janterem Ustka a Clireksem Chorzów. Jak na razie bliżej zdobycia kompletu punktów w tym meczu gracze z północy, którzy prowadzą po 12 minutach 3-1. Teraz okazja dla Clireksu. Gdyby zdołał umieścić piłkę w siatce Ogiński, mielibyśmy gola kontaktowego. Mocny początek Chorzowian, którzy jak najszybciej chcą zdobyć się bramkę kontaktową w tym spotkaniu. Kowalski zagrywa na prawą stronę do Gorola. Gorol ma trochę miejsca, dogrywa piłkę przed pole karne. Rodasik dał się wypchnąć. Korner dla Clireksu. Jego wykonawcą będzie Ogiński. Tasik. Walka o piłkę przy linii bocznej. Wygrana przez Jantar. Przychoda. Świetnie bronił w pierwszej części tego spotkania. Gorol. Ogiński. Ogiński dogrywa w pole karne. Rodasik, nie ma gola. Przegrał ten pojedynek z Przychodą. Kowalski walczył o piłkę w parterze. To jednak dobrać sobie futsalówkę. Dobry powrót Rodasika, który odzyskał piłkę. Rodasik zagrywa do Ogińskiego. Ogiński, Rodasik, rykoszet i broni Przychoda z najwyższym trudem, wybijając piłkę na rzut rożny. Nie wyszedł ten strzał graczowi Clireksu. Szczęścia próbował Gorol. Jak odpowie Jantar, strzał sprzed pola karnego w wykonaniu Macieja Tomasa. Piłka jednak poszybowała obok słupka. Kowalski gra na prawą stronę do Ogińskiego. Ten do Rodasika. Rodasik. Ogiński. Ogiński. Dobrze, znowu interweniuje Przychoda. Próba strzelania piłki w pole karne, tam jednak czujni defensorzy Jantaru wybili piłkę. Rusza Clireks. Kowalski zwolnił tempo tej akcji. Gorol, strzał nad bramką. Nie było tam żadnego rykoszetu od własnej bramki, rozpocznie grę Przychoda. Kolejna akcja Clireksu. Rodasik minął rywala, jednak pod nogi rzucił się mu Przychoda, złapał piłkę. Teraz okazja, gdyby trochę lepiej był ustawiony w tej sytuacji Karol Czupak, być może mielibyśmy czwartego gola dla zespołu z północy. Taka piłka poszybowała nad poprzeczką, zmiany w ekipie Clireksu. Blisko zdobycia bramki kontaktowej była ta pierwsza czwórka w ekipie z Chorzowa. Przybylski zagrał na prawą stronę do Bidelskiego. Pękala zagrywa na lewą stronę. Strzał nieudany. W wykonaniu Pasieki. Wysoki pressing Clireksu. Mają problem z tym, żeby rozegrać piłkę na własnej połowie gracze Jantaru. Prosty błąd w rozegraniu Bidelskiego. Piłka z boku dla Ustki. Nie przedarł się prawą stroną Maciej Tomas. Out dla Clireksu. Wychodzi z szoko z bramki Puzio. W niego właśnie teraz kierowana piłka. Pasieka. Dobry jednak powrót Tomasa, który rozpoczyna kontratak Jantaru.
faulowany był Grasustki. Pierwsze przewinienie na koncie Clearexu w drugiej części tego spotkania. Przedzierał się prawą stroną Bartłomiej Przybylski. Wywalczył jedynie stały fragment gry dla swojego zespołu. Strzał z dystansu, bardzo mocno uderzył na bramkę Pasieka. Piłka jednak minęła cel. Rusza Bidelski. Stracił piłkę, kontratak Jantaru. Czubak starał się zgrywać piłkę na prawą stronę, gdzie nadbiegał Brzostowicz. Połapali się w tym wszystkim defensorzy chorzowskiego teamu. Brzostowicz zdecydował się uderzyć na bramkę. Jego strzał zablokował Pękala. Przychoda rozpoczyna grę od własnej bramki. Grywa futsalówka do Kacpra Dawida. Teraz okazja. Czubak, Czubak! Powalony na ziemię, jednak sędziowie uznali, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. Rusza Clearex, a konkretnie Pękala. Pękala zagrał na lewą stronę. Jeszcze okazja dla Clearexu, broni Przychoda. Nie był w stanie dobić się piłki do bramki Pękala po tym strzale Przybylskiego. Przybylski strzela, znowu broni Przychoda, jednak już razem z problemami. Niespełna 6 minut do zakończenia tego spotkania. Clearex przegrywa z Jantarem 1-3. Teraz Czubak, Czubak sam na sam z bramkarzem. Czubak, Puzio broni. Który to już pojedynek tych dwóch zawodników na parkiecie. Coraz częściej górą golkiper Clearexu. Bidelski powstrzymany. Przyjmują piłkę gracze z Ustki. Stuszone jednak w zarodku ta akcja podopiecznych Janusza Rzeszutki. Czubak zagrywa na prawą stronę. Strzał z ostrego kąta w wykonaniu Wasiuka, który walczył aut dla swojego zespołu. Pierwsze przewinienie na koncie Jantaru. Kowalski. Ogiński. Ogiński przedzierał się prawą stroną. Został jednak powstrzymany przez Brzostowicza. Auta dla Clearexu na wysokości pola karnego Jantaru. Ogiński. Piłka wyszła już poza parkiet. Z boku rozpoczną grę podopieczni Janusza Rzeszutki. Powstrzymany Czubak. Rusza Clearex. Ogiński. Zbyt mocno zagrał do niego piłkę Kowalski. Wznowi grę od własnej bramki Wojciech Przychoda. Daleko wyrzuca futsalówkę Przychoda. Powstrzymany na prawej flance Rodasik. Piłka nadal posiadają Clearexu. Ogiński strzela! Wybija piłkę przed siebie Przychoda. Nie było tam jednak żadnego z graczy Clearexu, który mógłby dobić się futsalówkę do pustej bramki. Przedzierał się Czubak, został je tak powstrzymany. O, Kowalski! Faulowany. Drugie przewinienie na koncie Jantaru, jeszcze żółtą kartką. Ukarany gracz z numerem 9. Kacper Dawid. Dawid.
Rusza Jandar, a konkretnie Maciej Dawid. Tomas. Tomas przedziera się prawą stroną, wywalczył rzut rożny. Zamarkował uderzenie Kacper Dawid. W końcu potężnie pociągnął z lewej nogi. Kolejny korner dla Jantaru. I gol! Chyba niewiele osób spodziewało się, że piłka po tym strzale z ostrego kąta zatrze poczę w siatce. Zaskoczony Puzio. O czas od razu prosi trener Jakub Lubas. Cztery do jednego prowadzą już w tym spotkaniu gracze Jantaru Ustka. Coraz trudniejszym położeniu gracze Clearexu Chorzów. Po zakończeniu tego meczu będziemy świadkami pojedynku Solnego Miasta Wieliczka oraz Fabloka Chrzanów. Te dwa zespoły występują jeszcze w grupie B. Przypomnę, że zakończyły się już trzy mecze grupowe w ramach Młodzieżowej Mistrzostw Polski w futsalu do lat 18. GKS Futsal Tychy pokonał 6-2 futsal Akademii Pyskowice. BSF Bochnia, czekał niespodziewanie ten zespół 1-3 z Berlandem Koprachcice, który powoli wyrasta na czarnego konia tego turnieju. Po 19 minutach gry Jantar Ustka prowadzi z Clearexem Chorzów 4-1. Ogiński, Chorzowianie tak nie rezygnują z walki o przynajmniej jeden punkt w tym meczu. Rodasik. Rodasik, bliski straty. Rodasik uzyskał futsalówkę. Rodasik. Dał się wybić się piłkę z własnego pola karnego graczom Jantaru. Faulowany gracz Clearex i to jest trzecie przewinienie na koncie Jantaru. Każdy następny faul będzie oznaczał przedłużony rzut karny. Ogiński, Ogiński strzela! Rzucili mu się pod nogi gracze Jantaru, zablokowali ten strzał. Ofiarnie grają w defensywie podopieczni Janusza Rzeszutki. Czubak nie przejął piłki, może teraz. Czubak osamotniony z przodu, Czubak! Dobra, jednak interwencja golkipera Clearexu. Patryka Puzio. Który, o czym już wspominałem, ma na swoim koncie występy w futsal ekstraklasie w barwach chorzowskiego teamu. Mamy drugie przewinienie na koncie Clearexu. Jak rozegrany jest ten fragment gry, ekipa z północy uderzył z dystansu, ale piłka poszybowała nad poprzeczką Michał Zborowski. Ogiński patrzy, rozgląda się, gdzie są partnerzy. Zagrywa na prawą stronę. Ogiński, wyżej wychodzą gracze Jantaru. Przewrócił się Gorol. Ogiński zamienił się teraz pozycjami z Gorolem. Rodasik. Chciał dograć się piłkę na lewą stronę. Szybko ją jednak odzyskał Rodasik. Zbyt często starają się dogrywać piłkę w pole karne podopieczni Jakuba Lubasa. Brakuje tutaj strzału z dystansu. Co ponad 3 minuty do zakończenia tego pojedynku. Rusza Jantar. Strzał z dystansu zablokowany. Kowalski, Kowalski powstrzymany w środkowej strefie, kontratak Jantaru, Brzostowicz, Brzostowicz i gol! Numer 5 dla Jantaru Ustka, Brzostowicz wystawił piłkę jak na tacy. Zawodnikowi z numerem 4, Maciejowi Dawidowi. 5-1 prowadzi już w tej chwili Jantar Ustka z Clearexem Chorzów.
Szalenie ciężko będzie Chorzowianom odrobić się straty w tym spotkaniu. Czubak. Pasieka. Nie udało mu się przeżyć prawą stroną. Dobra, sekuracja Michała Zborowskiego. Przychoda daleko, wyrzuca piłkę. Ta praktycznie dotknęła sufitu w hali przy ulicy Startowej. Auto dla Jantaru. Ależ mocno uderzył sprzed pola karnego Sebastian Wasiuk. Trafił jedynie w słupek. Szczęście uśmiechnęło się teraz do Chorzowian. Jantar nie rezygnuje. Jantar cały czas atakuje. Stara się tutaj wypunktować zespół z Chorzowa. Przychoda, pewnie łapie piłkę. Kolejna okazja dla Jantaru, ostry kąt. Puzio wybił piłkę poza parkiet. Zaskoczyć go starał się Maciej Dawid. Strzał z dystansu, jeszcze rykoszet. Starał tam zmienić tor lotu piłki Maciej Dawid. Bidelski, chyba na prawą stronę. Ruszył środkiem Przybylski, strzał, gol! Zaskoczony Przychoda. Piłka jeszcze odbiła się od jednego z jego partnerów. I o czas po stracie gola na 2-5 poprosił trener Jantaru Ustka, Janusz Rzeszutko. Woli dmuchać na zimne. Szkoleniowiec Jantaru Ustka. Niespełna 3 minuty na ewentualne odrobienie strat mają tutaj Chorzowianie. Nie decyduje się jednak na manewr z lotnym golkiperem trener Jakub Lubas. Łatwy błąd w rozegraniu popełniają gracze Jantaru. Dograne przed pole karne na prawą flankę. Nie zamknął jednak tej akcji Szymon Pasieka. Puzio przestraszył teraz Czubaka. Rozpoczyna grę od własnej bramki. Pasieka. Teraz łatwa strata Chorzowian. Szybko jednak odzyskują gracze Clearexu piłkę. Pękala. Bidelski. Zagrywa na prawą stronę. Bidelski ma drobiej sesz. Odegrał przed pole karne. Nie ma gola po tym uderzeniu Pasieki. Jakim cudem ta piłka teraz nie wpadła do siatki. Był tam bardzo blisko gracz Clearexu. Bartłomiej Przybylski nie zdołał jednak wykończyć tej akcji strzałem. Jantar Clearex 5-2. Czubak, nie ma bramki numer 6 dla Jantaru. Jeszcze korner dla ekipy z północy. Out dla Jantaru na wysokości pola karnego Clearexu. Kawstrzona na prawą flankę. Nie był jednak w stanie opanować futsalówki Sebastian Wasiuk. Później rozpoczyna grę od własnej bramki. Daleko kopują piłkę gracze Clearexu. Ta ląduje w rękach Przychody.
Przychoda zagrał teraz do nikogo, bardziej na uwolnienie. Żeby zyskać kilka cennych sekund, żeby oddalić grę od własnego pola karnego. Miałem te cenne sekundy dla Clearexu. Cetasz cały czas w posiadaniu piłki i gracze Jantaru. Czubak teraz Puzio. Dobrze interweniuje i rozpoczyna kontratak Clearexu. Puzio indywidualnie, Puzio. Zagrał piłkę do Bidelskiego, ten zwolnił tempo tej akcji. Pękala. Pękala powstrzymany przez Czubaka. Dobry powrót Czubaka do defensywy. Za chwilkę rozpocznie się ostatnia minuta tego spotkania. Rusza jeszcze Wasiuk. Stracił jednak piłkę. Pękala. Pękala. Pękala przy piłce. Przekombinowali w tej akcji gracze Clearexu. A out dla Jantaru. Rusza Jantar. Stracił jednak piłkę Czubak. Jak odpowie Clearex? Nie popisali się teraz gracze Clearexu. Spore zamieszanie na parkiecie. Jedni i drudzy nie potrafią przez dłuższą chwilę utrzymać się przy piłce. Sporo niedokładności, ale to już ostatnie fragmenty tego spotkania. Pewno zaczyna brakować sił. Teraz Puzio obronił te potężne uderzenie Macieja Tomasa. Jaka będzie odpowiedź Clearexu? Wyekspedywali piłkę spod własnej bramki podopieczni Janusza Rzeszutki. Już ostatnie sekundy tego meczu. Jeszcze strzela na bramkę Przybylski. 3 sekundy do końca, był tam rykoszet. Korner dla Clearexu. Wchodzi z bramki Puzio. Jeszcze strzał z dystansu wykonali Czubaka. Dobra interwencja Puzio. I kończy się to spotkanie. Jantar Ustka rozpoczyna młodzieżowe mistrzostwa Polski w futsalu do lat 18. Od pokonania 5-2 Clearexu Chorzów. A my już czekamy na drugie spotkanie w grupie B, w którym Solne Miasto Wieliczka zbierze się z Fablokiem Chrzanów.